nic wiele nie daje. Wracamy do punktu wyjścia. Tam na górę jakoś trzeba zejść, zobaczcie. Wejść. Jak? Co mówi ta łamik głów? Tak. Ja tą kulę zabrać na chwilę jeszcze raz, zobaczyć co się dzieje. Dokąd to tam nas prowadzi? Ja muszę spróbować ją przejąć, zanim ona zacznie się wznosić tam na górę. Chyba o to chodzi. O, tak teraz, nie? Jest dom. Nie, nie mogę. Gdybym to... Nie, to chyba nic nie da. Tak. Bo tu musi wpaść chyba ta kula jedna, nie? Ta potrzebuje po prostu jeszcze jednej kuli. Otwiera piękne pomieszczenie, ale nic nie ma. Tutaj. Chyba, że... O kule tam pchnąć. Nie, nie tędy, nie tędy. Dawaj. Okej, teraz jest wyłączony wiatr. Nie, no trzecia kula jak nic. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy. Bujaliśmy się na tym. Może da się to jakoś ściągnąć. Na pewno jest tu jeszcze jakaś sfera. Sferę przy wejściu jak wchodziliśmy, na pewno da się ją jakoś ściągnąć. To nie mówi o tej. Chyba nie o tej. Ach, jakie te... takie łamigłówki są po prostu. Ale... Dobra. Komu on mówi, że jeszcze jedna sfera była przy wejściu? Jedna sfera jeszcze przy... Tutaj? Wiele to nie da z tych. Jesteś tam? Zadowolony? Jesteś tam? Biegam trochę, ale kurczę. Gdzie, jak, co? Nie mam pojęcia.
Po jednej sferze przy wejściu. Wszystko Gravity One? Cieszę się. A tam byliśmy na górze. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy? Bujaliśmy się na tym. Może da się to jakoś ściągnąć. Tak. A tutaj jakbym stanął? Jest takie jakieś bloczki. Chyba się trzeba cofnąć bardzo daleko, albo nie mam pojęcia, albo nie wiem. Nie widzę żadnego tutaj, żadnej możliwości, żeby właśnie stąd jakoś tak... Tam na górę może mogę wskoczyć jak... To jest pomysł, tylko jak tam się dostać? Potem byś drapał. Ale oczywiście, nie mam takiego. Dobra. Nie wiem, biegnę do początku. Biegnę się trochę cofnę, ale tak więcej dalej. Tu nic nie widać. Pięknie. Na pewno jest tu jeszcze jakaś sfera. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy? Bujaliśmy się na tym. Tak. Może da się to jakoś ściągnąć. Myślę, żebym wiedział, gdzie to było. To było świetnie. Mapa, nie miałem. Ale to jest na górze. Wszystko zainfiltrowałem tutaj, bym powiedział. Dawaj. Chyba to mi to nie da. Tak, no tutaj byłem przed. Jak nie? A że tędy jakoś. Ale ja przecież tędy się nie przejdę przez. Aha! Spoko. Zefo stworzyli ten artefakt w ofierze dla wiatru. Z jakiegoś powodu został celowo zniszczony. Zobaczmy tutaj, gdzie jest zielona po prostu. Zielona oznacza, że mogę tam już kroczyć śmiało. Czyli to przez to pierwszą wielką salę muszę przejść, a potem w prawo. Dobra, wezmę to ze sobą. Nie mam pojęcia, do czego mi będzie potrzebne. Wezmę. Chyba, że tutaj. Będę przejdę. Mało. To jest zablokowane. Siema, Dero, jo.
witam cię serdecznie. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy ci mówiłem, ale we wtorek będę grał w WoWa, także jak jesteś chętny, możemy razem coś tam popykać, ale ja jeszcze muszę sobie wcześniej, ogarnąć ten, pobrać przede wszystkim grę, także, ja no nie mogę ten typ. Tą kulę mam jeszcze jakoś nie wiem. Internet dzisiaj umarł. Właśnie się zastanawiałem, bo byłem około 10.30 na tym profilu i mówię, kurde, gdzie jest Dero? Tego obejrzeć, a jego nie ma. I się zastanawiam, kurde, czemu, co się dzieje? A tutaj po prostu internet umarł już. To trzeba po prostu rozwalić. Drzwi, to nie są drzwi. Kamienne wrota, bym powiedział, tak. No właśnie. Nie mogłem na to wpaść jakieś 10 minut temu? Żeby było lepiej. A na B. Nie mam porównanego tego tam tutaj. Dawaj, teraz chyba tam na górę, co? Teraz mi wrzuci na górę. Powinno być już wszystko w porządku. Pamiętajcie, trzy sfery tutaj potrzebne. Tam gdzieś w ogóle poleciała na dół. Słuchajcie. Tam na górę teraz poleciała. Okej, spadła na dół. A teraz będzie zaglądać góra dół. Co robić? Tak, zobaczcie, leci tędy. Tak. I ją wyrzuca na górę. Perpetuum mobile, będzie się toczyła aż. Grę wyłączę. No tak. Dobra, i teraz co ja mam z nią zrobić? Tego nam może mi się przydać. Mogę ewentualnie przechwycić tutaj i wypchnąć na środek. I tak też zrobię teraz. Zaraz wyrzuci. O, leci sobie tam. Dalej. Zaraz padnie do tej platformy. Dobra, i przechwycamy ją. I bijamy tu. Okej. Okay. Co tu się dzieje w ogóle? We wtorek gramy i się wie, tak jest. Ja nawet nie pamiętam, jaki item level mam na tej mojej postaci. Jakieś może sobie porobimy dungi może. Dobra. No chyba jedyny wyjście jest strzepnięcie w dół tutaj, nie? Wydaje mi się, że w ogóle wróciliśmy do tego punktu. Bo. Okej, coś się zadziało. Co teraz? Co teraz? Pojawiło się jakieś przejście pewnie tutaj. Tak podejrzewam. Tak? No bo na górę jedziemy? Co znalazłeś? Zefo byli na kasznik. Kordowa mówiła o jakimś Darfulu. A, Włócłukich. Byli starymi przyjaciółmi. Może jeszcze żyje. Jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Musimy polecieć na kasznik. Lecieć na Kashyyyk. A to tamto. Czyli co? Zaraz, zaraz się wybieramy, słuchajcie, do krainy Łukich. Zaraz będzie Chewie. Pewnie. Raz z ekipą. To gadka była dość męcząca. Nie powiem, że nie. No. Lecimy do góry. Ciekawe, czy barany na mnie czekają. O, jesteśmy w innym miejscu. O, zobaczcie. Chyba mamy komitet przewitalny, który czeka. Tak jest. Ono. Dobra, to lecimy. Przywita z chłopakami. Dobra, ten rozwalony. Ojej, z rakiet ja nie chcę dostać, na pewno. Nie zdążysz. Ciekaw jestem, czy mogę odbić pocisk. Zajebiste bym powiedział. O w mordę. Ale ty chyba już nie da rady.
Chyba nie. Spróbujmy. Nie. Nie, tych tu można odbijać. Zabiję nas jednego po drugim. No, z całą pewnością. Złapię cię! Nie mogę już walczyć! Ścigam intruza! Walić w niego! Wiertowany. Został jeszcze jeden. O, chciałem odbić. Dobra. Ten chyba też jest grenadierem. O, jak wystrzelił, ma to góry, widzieliście? Patrzcie jeszcze raz. Fajerwerki po prostu. Ech, po prostu fajerwerki. No, dawaj. Odbijać w owie. Spell reflect. Jedziesz, nie? O, tam jest na górze coś, jakaś skrzynka. Czemu jej nie zgarnęliśmy wcześniej? Spell reflect na House Bolta i ogień. Go się dostaje za swoje. O, dobra, prawie wyskoczyłem. Lepiej chyba. Nie, to nie będzie chyba takie puste. Wydaje mi się, że tutaj będzie potrzebne coś więcej. Tak, brakuje jakiegoś dobrego metra w krawędzi. Tak, chyba nie. Chyba to jeszcze nie mam po prostu możliwości zasięgnięcia tej skrzynki, na to wygląda. Stąd? Nie ma szans. Tutaj coś się błyszczy, ale co to jest? Tu nie wejdę, na pewno nie. Ale może tak. Patrzmy. Jest, dobra. W porządku. Uszy po skrzynce. Patrzmy coś w środku. A, no dobrze. No i co tam było? Osmiryt. Nowy materiał na metr świetlny. Chyba ze 3-4 materiały już na dzisiejszym streamie zdobyliśmy. Jasne, że tak. Dobra. Nawet nie musiałem chodzić. Myślałem, że mam jakąś umiejętność do wykorzystania, ale nie było żadnej. Dalej. Tędy muszę wracać. Rozumiem, bo ja muszę teraz wrócić do statku. Zagraniczny. A on jak... A, on też gra w WoWa, tak? No to w trójkę to już w ogóle byśmy mieli pół ekipy na Dungi. Ja to raczej będę grał we wtorek Dungi i PvP trochę, może Battlegroundy pogram. Też moje kły pewnie zsie po prostu, aktualnie, bym tak powiedział. Zobaczymy, ale Dungi na pewno będę chciał pograć, żeby sobie odświeżyć po prostu historię. Odświeżyć się, jak się gra tą klasą, sobie informacje trochę. Wspomnieć co nieco. Dungi na pewno będziemy mogli pograć. Dobra. Co to ma być? Kontynuować wykopaliska. Chcę rzadkich artefaktów, a nie rupieci. Dobra, dotarliśmy do lodowej jaskini. Chyba nie ma innego wyjścia, jak po tym lodowisku się tutaj trochę pobujać. Dobra, myślałem, że... Spoko, znaczy spoko. Dobra. Bez W to mogę sobie czekać, że tak powiem. Tak powiem, bez ciśnienia, nie? Ależ piękne tutaj widoczki. Peski. Teraz lineczka, której nie trafiłem. No naprawdę.
jakieś jaja. Przecież jak ja muszę blisko podejść tej liny? Przecież jestem dosłownie na niej. A biegnę aż po prostu. No w końcu. Muszę dopiero zbujać, bo coś się boję, że... Dolecę. A jednak. Dobra. Tego nie możemy pchnąć chyba. Walisz, że to jest miejsce do odrodzenia się, o to chodzi. A jaką klasą gra? Zagraniczny? On gra healerem, tankiem, DPS-em? Być może? Ciekaw jestem. Nie mogę przejść. Aha, dawno nie. I też powrót przed Shadow Lancami. Uuu, co to za brzydzisko. Ej, już da się chyba. Łapamy. Ciekaw jestem, jaką klasą gra. To pewnie na... To skoro on też od dawna nie grał, to on też tak w tej postaci nie ma bardzo dobrze rozwiniętej. Pewnie Eku ma dość takie przecięte, bym powiedział. Podejrzewam, że mniej więcej będziemy na równym poziomie, jeżeli chodzi o ekwipunek naszych postaci. Tak myślę, nie? Podejrzewam. Oficer Imperium próbowała schować tu relikt. Ha, pytanie, czy ma w ogóle tą postać na maksymalnym poziomie? To jest dopiero pytanie, nie? Tam na pewno nie doskoczy do tego. To ty. Szans. Skoro on dawno nie grał. Może być tak, że nawet postaci nie ma na maksymalnym poziomie. Wszystko gra, Miliwa? Cieszę się. Wano skrót. Okej, okay, musimy iść tam na dół i wydaje mi się. Jest skrzynka. Uhuhu. Ale padłem na imprezę. Kapitalną bym powiedział. No nie, muszę tam uciekać. Lenorek w jednym miejscu. Jak czekają, zobaczcie. Dobra, zostały dwie. O, to było dość ryzykowne. Ale. A, no dobra. To ja zrobię dla. Co to BD1? Nowy materiał na poncho. Nie ma maksymalnego poziomu. Okej. Okay. Halipton bym powiedział. Halipton. Skrót. Strasznie szybki ma ten atak. Rzuć mi z tym BD1. O, teraz za późno. Nie, dlaczego, ale strasznie dużo satysfakcji to sprawia. 820, już 820 toporów nazbierałeś? Bo, jaka dużo. Jestem pod wykopaliskami. Dotarli dalej niż myśleliśmy. Teraz się tym nie martwmy. Chyba nie musiałem wchodzić do tej windy. Zidentyfikowało cię jako Jedi z braki. Jedi z braki. Cały czas szukają modliszki. Może ją przemieśćmy. Uruchomienie silnika to za duże ryzyko. Wyładowanie energii od razu zwróciłoby na nas uwagę. Wrócę jak najszybciej. No, no.
Ciekaw jestem, może jutro jakiś stream wieczorkiem zrobił. Ale nie wiem, zobaczymy jak z czasem będzie. Wieczorkiem może w ciągu dnia. Zobaczę, kurde, zobaczę jak z czasem. Nie będę obiecywał, bo kiedyś też mówiłem, że zrobię stream w sobotę. A w końcu nie zrobiłem. Miałem czas. No leci sporo tych punktów. Leci sporo tych punktów. Zaskoczony. Mamy zwinne odbijanie. Zbierasz 400. Fajnie to zbierasz. O, to jest fajne. Więcej mocy. Na pewno się przyda. Jeszcze nie macie na co wykorzystywać tych punktów, więc... Tak jak powiedziałem, emotki sobie zamówiłem, powinienem mieć... Może jeszcze w weekend, a jak nie w weekend, no to będzie jak wtorek pewnie. Skrót. O! O! Jesteśmy bardzo blisko statku w tym momencie. Ale zobaczmy, co jest na dole. Ojej, chyba to nie buduje. Ciao. Tak, tak, mam teraz towarzysza, no. Wczoraj mi się udało zdobyć. Wczoraj się udało zdobyć, dzięki moim wspaniałym widzom. I tak, no. Są z towarzyszem. Świeżutka sprawa. Kompletnie świeżutka. Tutaj wieczorem po streamie właśnie ustawiałem co nieco. Już nawet jakieś gift suby dzisiaj padły. A, jeszcze dzisiaj mam zamiar jednego gift suba dać. Czy dwa już podarowałem? Dwa podarowałem moim widzom. Jeszcze jeden. Dzięki, dziękuję. Dziękuję, to wszystkie gratulacje się należą mi i widzą, bo bez nich to na pewno tego nie zrobił. Dobra, gdzie teraz? Tutaj wszystko już ogarnęliśmy w tej lokalizacji. Wygląda na to, że może tak. Tam coś jeszcze jest. Ja tam byłem, czy nie byłem? Nie byłem. Skrzynia jest, widzę, naruszona. Jak tam jest skrzynia, to na pewno próbował po niej. A tutaj nie byłem. Tak, faktycznie. Ale skacz. Ale on skacze daleko. Okej. Okay. O! Dobra. Nie bardzo wiem, nie doskoczę tutaj stąd. Chyba, że tam... A, po ścianie. Lepiej jest to. O, tej skrzynki nie zgarniemy, zamknięta jest. Nie ma szans. Gdzie my jedziemy? No. Gdzieś lecimy, ale gdzie? Nie mam bladego pojęcia. O! I? Tutaj, a my tu byliśmy? Nie. Dobra, jest jakiś zjazd.
Nie, nie byliśmy tutaj, bo widać, że jest przedmiot. Światełko tutaj obok po prawej. Jego by nie było, jakbyśmy byli w tej lokalizacji. Okej. Okay. Ekspa wpadnie. Bo nie mogę sobie. Przysypały go skały. Tunele zrobiło się niestabilne przez tamte wykopaliska. Chyba tylko mam teraz możliwość zjazdu na dół. Wygląda. Znowu jakiś inny spot. To było łatwe. Nie, tu byliśmy już. Spadło mu się. Okej. To chyba musimy wracać na górę. W tym razie. To wygląda. Tak, bo tędy już byli. Tędy już przechodziliśmy. Tak. Dobra, przejdę tędy obok baranka pięknego. Po drodze go kasując. Faj. Jakie nóżki? A ludzie. Dostanie w rąk. Okej. Dalej. Nie, chyba to nie tu. Tak, to nie. Gdzieś tędy chyba, nie? Ja mam tak zrobić. Cel. Ona. Okej, mam wracać na statek. Dobra, to wracamy. Wracamy. No. Ale długo idzie ta winda. Strasznie. Była gdzieś nacja. Wiecie, chyba chodzi generalnie o to, żeby teraz się udać na ten kaszyk, nie? Tutaj mogę się chwilę pokręcić, ale to mi chyba zbyt wiele nie da. Czy może jakiś loot zgarnę, jakieś punkty doświadczenia, ale tu nie chodzi w momencie o to. Ale przycięło. Okej. Nie to wyjście. Sugerowałem, ale to nie. Bang.
dalej. O, mam nadzieję, że w linę trafię tym razem. Całe szczęście. Jasne. Jak już byłem na linie, to znaczy, że muszę spaść. Kiedy próbuję z niej zeskoczyć na... Naprawdę. Próbuję z niej zeskoczyć na powierzchnię. Pięknie. Prawie z telemarkiem bym powiedział. Okej. Okay. Gdzie będzie się... Jak to będzie... Powierzchnia. Byłem przed chwilą, nie? Tu by było najszybciej. Tej. Strony z prawej. Pierwszym użytkownikiem, który przebija? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Nie brakuje ci, że tak powiem, dużo. Brakuje ci, tak powiem. Ile masz teraz? 950? O, nie tędy. Okej. Raczej. To jest lód, ślizgawka na górę. Nie wiem. A za bonus ile dostajesz? 30? A nie, to jest winda, co jest? Winda. Ślizgawa, ale jest też winda. Dawaj, dawaj, sprint, sprint, sprint. Jedziesz, jedziesz, malina. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to jesteśmy. Wykal poczeka. 50. A, spoko. To spoko. Jutro sobie, słuchajcie, pobiorę Wowa. Biorę sobie Wowa, pewnie jutro już odpalę, ale z Wowem jest tak, przynajmniej w moim przypadku, że ja zawsze muszę poustawiać sobie mnóstwo czasu, muszę spędzić na tym, żeby ustawiać sobie te addony. Ciekaw jestem, czy uda mi się to zrobić w godzinę czasu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Dobra, jesteśmy już. Rzuć mi strzelbę. Niewiele brakowało. Okej. Okay. Zobacz, co tam jest. Maszyna krocząca. Niech ruszy tutaj swój typ. Już to tego jeszcze nie było. Walki z maszyną kroczącą. AT-ST. Uj. Nie no, trzeba jakoś inaczej podejść trochę. Ale i dużo zabieram. Też zabolało. Jakieś bomby są chyba miny. Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, poczekaj. Oj. Jak ucieka bokiem, bokiem, boczkiem.
Dobra, rozwalona. A te ST pokonane. Spoko. Polecam się na przyszłość. Pokonać. A tu jeszcze jest warty gościu. Dobra. Dobra, to zakończone. Dobra chyba. Robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec Menderca Zefo. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Cordova dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na piękny widoczek pobierania kochanej gry, tak, o. No. Cordova tak. Znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. Strasznie podbudowany jest Kal. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż. No, no. Rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Może się czegoś dowiemy. Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami. Ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Ojej. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Cordovie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. Może cię Jedi? Nie należy do najprostszych. Taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic. No tak. No tak. Padawanka Sir. Co? Idziemy zobaczyć? Idziemy zobaczyć nowy wygląd możliwości urozmaicenia oświetlonego. Myślę, że to będzie ciekawa opcja. A, tutaj mamy, zobaczcie. Możliwość zasadzenia nowego nasiona, zasadzone, a tu już po lewie wykiełkowało. Już widać pierwsze efekty. Całkiem fajne. Zobaczmy tu. Ciekaw jestem. No i lecimy z koksem. Kolor. Kolor to mamy. Kolory tylko na ten moment. Dajemy to. Emiter mamy 4. Emiter zostaje chyba ten sam, nie? Ten jest całkiem fajny. Zostańmy przy tym, pomyślicie. Ja to nie lubię takich niesymetrycznych, powiem wam szczerze. Staniemy jednak, weźmy ten. Aktywator. O, to jest ciekawie. Darotapal wygląda fajnie. Darotapala. Rękojeść. Ta wygląda obleśnie. Tragicznie. Chyba ta co mieliśmy, była najbardziej spoko. Materiał. O, zobacz materiał. Uuu. Miecie fajnie wygląda. Jańskie żelazo wygląda nieźle. Spirit. Top metali. To wygląda fajnie, co? Pasowałoby nawet do żółtego odcienia. Długę kocham. I nienawidzę. Tak trochę jest czasem z WoWem.
Ale jakby policzyć to wszystko, to jednak chodzi na plus dużo bardziej. Chodzi o wowanie. Jednak. Ale o czymś to świadczy, ja po jakimś czasie też znowu przestałem grać. Tak miałem kilka takich powrotów. Miałem kilka powrotów do gry. Ale i tak w końcu zawsze do niej wracam, nie? Tak w końcu zawsze do niej wracam. Trochę rośnie. To co? Lecimy z kaszykiem? Kaszykiem. Lecimy na kaszyk? Usiłuję właśnie zebrać myśli. A. Wszystko gra? Super. Korzystam z ciszy i spokoju. Lecimy jeszcze z jednym subem. To jeszcze jeden na dzisiaj. Wiem wam, że jeszcze jeden. No, 266 toporków. Ale wściekła, widzicie to? Czyli Radeus, nie byłeś pierwszy. Nie byłeś pierwszy. To ostatni sub. Jestem ciekaw, jak będą się wam podobać odznaki. Odznaki, tak jak powiedziałem, już powtarzam to nie wiem, który dzisiaj raz. Będą pewnie dopiero pod koniec weekendu albo na początku tego tygodnia. Mógłbym to zrobić dużo szybciej, ale stwierdziłem, że wolę zapłacić, dać pieniądze Polakowi. Chcę, żeby Polak mi to zrobił. Tak wiecie, czasem jednak warto zainwestować. Dać pieniądze gościowi, jest naszego kraju, nie? Trzeba wspierać polski interes. Szczególnie w tym kiepskim czasie, jaki mamy teraz. Yeah, boy! Dobra, przyznam się, że już widać, ten nie był losowy, tego wybrałem. Stwierdziłem, że VIP musi mieć. Chyba. Także you're welcome. Mam nadzieję, że ci będzie służył subik. Trzeci. Dobra, lecimy na kaszyk. Możemy zacząć trochę historii. Byście zobaczyli sobie, jak to mniej więcej wygląda. Co wy na to? Nie zaczniemy, znaczy możemy zacząć historię, ale na pewno dzisiaj już nie skończymy, nie? Także możemy trochę się pobawić. Zobaczcie, jak wygląda świat Łukich. Chodźcie, zobaczymy. Jeszcze przed. Stały się. Dura planeta. Dajcie chwilkę. A, nie musi. Nie, pokazuje nam w sumie kaszyk, nie? To lecimy. Na przykład miałem okazję przestawać inny alert, nie? Pewnie ciężko było patrzeć, jak giną przyjaciele. No wiesz, czystka i w ogóle. No co, rozmowa o tym powinna pomóc, nie? Tak, było trudno. Teraz trzeba się z tym zmierzyć, a nie. Teraz Radeus może być pierwszy na progu 2000, nie? I robić wszystko tak. Pierwszy może być na progu 2000. Czyżbyś nie była pewna, że wszystko się ułoży? Szanse są wyrównane, bym powiedział. Dlatego adaptacja jest kluczowa. Czy chodzi o działanie, czy o ideę? Musimy być gotowi na zmianę. Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Siadamy. Tylko dolecieli, co? Wow. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Ma cztery. Dobrze? Dobrze, w porządku. Ma cztery przecież. Ręce. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. U.
Trochę brakuje do 1000, co? Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kaszyk dla jego zasobów naturalnych. Łuk ich zniewolono. Lub przesiedlono. Ale wielkie drzewo. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? No ładnie. Jesteś gotowy? Dzieje się sporo, nie? Nic innego jak AT-AT. Dawaj. Na górę. A po tych linach. Nonczak. A tutaj. Może niekoniecznie. Tutaj. Okej, jednak nie. Muszę uważać. A, i teraz chyba w lewo. Z tej perspektywy niewiele widać, bym powiedział. Gdzie teraz? Ojej. Dokończmy to! Dzięki, Billy! Ale spacer, co? Idźmy na górę! O! No i? Chyba dość ciasno tutaj w środku. Jasne, że tak. Chciałem używać atakiem silnym. Damy radę! No, tak patrzę, to chyba faktycznie. Damy radę? Z tym, tutaj! Ucieka! Chyba jednak nie dacie rady.
Okej. Tędy? Tak. Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Wiecie, za nas czeka, chyba będziemy musieli jechać tym. Poważnie uszkodzony. Cateczkiem. 70% i spada. Dawaj go, dawaj go. Powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Nie wierzę, że nam się udało. Dobra, obroty. Melduj się, co tam się dzieje? Pamięci imperialny protokół. Ciszysz go? 2-0-1. Oddajcie się, a... Jak go zamknął? Łapką. To działa. Wow. Czyli to odpala działa. O, w mordę. Nie po problemie. Co to za gość? Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT&T. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Aha! Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjął. Dorzućmy do pieca. Dorzućmy do pieca. Okej. Okay. No i... O, proszę bardzo. Już ich mogłem chyba stratować po prostu. Jest to... Okej. Wszystko porozwalane. Chyba tu tamto. Musimy osłaniać partyzantów. Ten celownik na środku ekranu mógł być trochę bardziej widoczny, bo trochę się zaciera z otoczeniem, tak powiedziałbym. To nie ma końca! O proszę, o kurde. No, załatwienie chyba są. Poradzisz coś? O, morda. Trzymaj się mnie! Uhu. Ale tylko się otrzepią z kurzu i pewnie pójdę dalej, nie? Nie tak. A, zobaczmy. Matyk się włączył. Tak, w porządku. A ty? Nie, nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Co Guerrera? Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Ten sam bohater z filmu... filmu... Rogue One? Tak. Hey! Więc kogo tu szukasz? Wodza łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir? Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Co słychać? A nie, jest w sumie w porządku. Jest okej. Okay. Nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem. Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj no. Motliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium.
Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwanie o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! No i mamy następną lokalizację. Umiejętności, 2 punkty umiejętności mamy. Patrzcie, są łuki. So mówił, że w rafinerii znajdziemy informacje o Tarfulu. Prawda, to nie Chewbacca, ale to łuki. Nie jest teraz w stanie walczyć. Masz rację. Nie ma czasu. Musisz wytrzymać, dopóki nie wrócimy. Chciałem się tutaj pokręcić trochę. Podejrzewam, że tutaj jest troszkę lutu w miejscu, wiecie? Tak myślę. Trochę to jest lutu. Patrzmy. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Mari zaznaczyła najbliższe garnizony. A może jednak nie ma. O, o, o. Gorzej niż na zewnątrz. Co? Zrobisz skan? Sprawdzę to. Droid Gong. Powiedziałaś Zefo? Mieszkałam tam przed powstaniem Imperium. Byłeś tam? Byłem na niej. To naprawdę straszne. Nie mieliśmy się jak bronić, ale tu, długi, mamy szansę. Poczekaj chwilę. Tutaj! W tym AT-ST mogą być zapasy! W porządku? Chyba były zapasy. Chciałeś powiedzieć. Mogę tędy przeskoczyć? Chyba jednak nie ma tutaj żadnych. O! Dziewczynka, ale nie mogę. Nie bardzo. No dobra, może jednak nie ma tutaj żadnych demów. A my jeszcze zobaczmy wewnątrz. Okej. To jest... Krabery widzę. Kraber. Tu jest co? Tędy chyba nie przejdę. To lecimy w tędy. Co jest pewnie po drugiej stronie. O! Spójrz, warsztat! To jest jakaś fajna miejscówka. Okej, ten przejdę chyba. Ile prądu z siebie wykrzeszesz? Co on robi? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. O! Co robi? Włączać i wyłączać prądzenia. Okej. A, czyli jak spróbujmy tego. Co nam da? A niewiele. Chyba niewiele. Tyle, że będę mógł tędy wrócić, tak? Więcej. Tutaj chyba nie dam rady do... Chyba nie. Ło! Mordę.
Ups. Mało życia mam. Nie. Jeden atak. Nie wierzę. Dobra, spoko. Będę ci pisał na FB. Dajcie. Jeden strzał. Atakował. Ma się trzymać. Dobranoc. Dobranoc. Masz to paro, gini. Skamy go, bo to dzikie stworzenie. Nie chcę dowiedzieć więcej na jego temat na przyszły. Doks? A, zróbmy dwa przeciążenia. Trzeba prądu. Okay. Zadziałało. Okej, stamtąd z góry schodziliśmy, nie? Dalej. Znowu jakieś nowe stworzonka. Ale przycięło. Co tam masz? Dzięki, BD-1. Żuk ogniowy, słuchajcie. Jestem. Hej, rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic nowego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Zaimplikuj mu tą mapę. Te rafinerie pełnią rolę obozów wienieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty... Weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiałem. Uważaj tam na siebie. Batman. Normalnie Batman. Wszyscy Batmani. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Chodź, mały. Chyba trzeba uwolnić tych łukich, co? Zmieniamy wyjścia. O, są żuczki na dole ogniowe. Wow. Medytuj. Musimy sobie zamedytować, żeby odblokować ten spot jako miejsce zapisu. I możemy też umiejętności. To możemy odblokować. Odbijanie. Okej. Okay. Sobie. Maksymalna moc skala. Bierzemy to.
jest wyskoku. To sobie pchnięcie. Daj, 2 punkty. Oro. A to wezmę sobie. Okej. Okay. Jak widzicie, sporo już dość rozwinięte jest to drzewko, nie? Nie wejdę pewnie. A nie, jednak wejdę. O. R2D2. Straciliśmy kontakt z oddziałami na platformie towarowej 119 Greg. Próbuję uciec? Walcz z nami, ty tchórzu! Dobra. A co tam tego coś odpala? Tam jest jakieś miejsce zapisu. Ja? Masz coś? Uwaga! O! Jest jakiś lepszy. Po to się szkoliłem. Nie ugnę się. Nieco dużo szybsi. Ej! To było dziwne. Ona klikałem przyciska. Nie parował. Imperium jest moją siłą. Nie, co jest? To koniec. Tak. Kontynuujcie! Muszę coś załatwić! Skanuj to, no. Naprawię to! Nigdy nie widziałem takiego szturmowca! Musisz uwolnić łuk ich z cel! Nie zwlekaj, Jedi! Szyb otwarty! Leć! Szyb otwarty? A tędy! Ciekawa droga. Ciekawa. Trochę ciasno, co, Billy? Dla tych żuczków. Prowadzi ich gniazdo! Utworzyć szyk wokół mnie! Jakiś nowy jest. No to już po mnie. Proszę, nie wstawaj! Daj mi z tym, Bidi! Dobry moment. Tędy? Zadowolony? A, widzę, że tędy czacha, bo... po tej drabinkach. Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Wow. Dobra. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. No, mam miejsce zapisu. Spoko. Ocznij. Tak jest. Tak jest. No myślę, że będziemy kończyć za chwilkę. Ja jeszcze na to zeskoczę. Walczę z nimi odrobinkę.
Co dzieje? Sporo, niezła impreza. Jeszcze pająki są, nie? Z dwoma pająkami to może być problem. Tam jeszcze góry ktoś. Załatwiani. Nowe nasiona do terapii. Może Gris z nich coś upiści? To coś, co może się nam przydać? Dobra, materiał na miecz świetny. Dłonią. Dobra, powoliliśmy się jeszcze chwilę. Myślę, że na tym skończymy już dzisiaj. Ja sobie wezmę odpoczynek. Było dość sympatycznie. Ocznij. Okej.